Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj będzie szybko, informacyjnie, vlogowo. Chciałem przetestować nową czołówkę, którą zrobiłem własnymi ręcyma. Chciałem się pochwalić, że uczyłem się pracy na After Effectsie. Nagrywam dzisiaj w biegu. Trochę aktualizuję różne fakty, bo przez ostatni tydzień wiem, że nic się nie pojawiło chyba na kanale. Wiem, że bardzo fajnie się klika i dużo jest waszych pozytywnych wrażeń po ostatnim wideo z moim kumplem Karolem, który wykręca te 340 chyba watów i zaraz chce mieć 350. Wiem, to jest dla niektórych załamka, a dla strasznie dużej liczby zawodników spora motywacja. Dla mnie zresztą też motywacja dosyć duża, bo chciałem się pochwalić, że w ogóle zmieniłem miernik mocy. To jest mój rower, tak? Który, przepraszam, jest trochę brudny, ale właśnie go przygotowuję do mycia po wczorajszej burzy. Opłukałem go tylko tak delikatnie w wannie, pomijając myjnię wysokociśnieniową, bo same problemy z suportem potem niestety są. W każdym razie, to jest mój pomiar mocy w lewym ramieniu korby, który mierzy lewą girę i potem to skaluje razy dwa. Jeżeli coś z tą lewą girą jest nie tak, czyli jest ona słabsza albo mocniejsza, no to te wyniki są niestety mocniej przekłamane. Dostałem takie oto pedały od Garmina na testy dwustronne, wektory trójki poprawione z tymi lepszymi kapselkami. No i co się stało? Stało się to, że nagle okazało się, że mam FTP wyższe, dużo wyższe. Lewe ramię mówiło, że mam powiedzmy, nie wiem, gdzieś te 265-275 watów FTP. On mi mówi, że mam 293. I sobie myślę, jakie zarąbiste urządzenie, jakie mega optymistyczne. Ale prawda jest taka, że to jest wynik, któremu bardziej wierzę niż lewemu ramieniu korby z tego względu, że zimą mój trenażer mówił mi, że mam 280 watów, więc jest możliwe, że awansowałem o te 13 na przestrzeni ostatniego pół roku. I od dłuższego czasu właśnie Stages podejrzewałem o to, że on troszeczkę przekłamuje i zaniża te wyniki w stosunku do innych urządzeń moich testowych i dlatego się zastanawiam, czy po prostu tego nie sprzedać. Wektory też będą się sprawdzały, mam nadzieję, podczas najbliższego startu, bo szykuję się do triatlonu, który już w niedzielę będę w Chełmży na Lotto. Dużo było pytań odnośnie tego, w jaki sposób w ogóle rejestruję jazdy i w jaki sposób pokazuję te wszystkie wskazania. Po pierwsze, to jest GoPro Session, chyba pierwszej generacji. Do tego jest na rzepie taki uchwyt i ja go owijam na mostku. Mocuję go na mostku i potem eksportując plik wideo z tej kamery podkładam pod to zapis z GPX-a z pliku od Garmina i za pośrednictwem aplikacji Virp, tak? Garmin Virp, czy jak to tam się wymawia, nanoszę te dane. Czasami nie udaje się tego idealnie synchronizować. Wynika to z bardzo prostego faktu, że podczas multisportu od trochę innego momentu jest liczony start aktywności rowerowej, a od nieco innego momentu start wideo. Chyba tak z tego to wynika. No i to by było chyba na tyle. Wkrótce pojawi się też wideo z Karolem, którego ostatnio mieliście poznać, ale nieco takie bardziej teoretyczno-edukacyjne. Będę z nim rozmawiać na temat tego właśnie, jak się buduje taki progres, jak buduje się taką formę, że jest się w stanie jeździć te 43-44 km na godzinę, nawet nie jeżdżąc na czasówce, bo to jest mniej więcej taki człowiek, który wyciąga takie prędkości, który jest wyrzucany z różnych ustawek przez to, że właśnie naciąga peleton. No, strasznie się z tego zawsze śmiałem, że go nikt nie lubi, albo prawie nikt. No, ja lubię, lubią go masochiści, tak mi się wydaje, i ci, którzy po prostu chcą się trochę zmęczyć i wypocić. Idę stąd już, przygotowuję się do niedzielnego startu, pakuję rzeczy i widzimy się z Chełmży. Tam będę chyba nagrywać jakieś wideo, może nawet uda się w sobotę coś fajnego wrzucić tytułem zapowiedzi i rekonesansu lokalnej trasy.